dobry, mamy 21 marca, czyli teoretycznie dzień wiosny. Teoretycznie, a to tylko dlatego, że od 3 lat dzień wiosny przypada na dzień wczorajszy, czyli 20 marca, a dwa, pogoda jest do chrzanu. Dzisiaj rano byliśmy już ważyć Kaja. Kaj dzisiaj zaczyna 11 tygodni i waży 5200. Bardzo spada na wadze i ciągle się do mnie przyczepiają, że źle się odżywiam, że źle jem. Co oni tam mogą wiedzieć, nie? Wy wiecie, że dobrze, prawda? Widzicie, jakie mam ładne obiadki. No, także bardzo spada nam na tej wadze, spada z tej angielskiej kreski, ale ja myślę, że to jest specjalnie na angielskie grubasy. Czy ona jest jakaś europejska, czy ona jest jakaś europejska i dotyczy też dzieci polskich. Zaraz wam pokażę. Waży 5200. Dokładnie 250. A wcześniej ważył 5,8, a teraz 5, nie, Boże, no weźcie się połapcie, 508, a teraz 525, skomplikowana matematyka, no w każdym bądź razie nie za wiele przytył, byliśmy 4 ostatni raz i teraz 21 jest. To jest ile? 2,5 tygodnia? Ta jego linia, według której to jest ta jego linia, według której patrzmy na tą jego wagę, startował tutaj, jak się urodził. Tak zeszło niżej, 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 no i tu jest teraz, także już minął tą kreskę, bo myśleli, że będzie szedł tą kreską, więc powinien być tu gdzieś, a on jest tutaj. No ale słuchajcie, no ja nie wiem, no to jest chyba normalne. Dziecko jest karmione piersią, dziecko jest zadowolone, dziecko jest szczęśliwe, sami widzicie, jest bardzo ruchliwe, bardzo żywe, szczęśliwe dzieciątko. Plus do tego przestał w ogóle jeść nocami. Przecież on mi przesypia noce po 10, po 12 godzin, więc jak ma przybierać, skoro śpi. No ale za to w dzień je często, je co 2 godzinki, także on. Z moim spaniem schodzeniem spać o 12 znowu dupa, poszłam wczoraj spać o 2. Jestem zła na siebie, bo rano trzeba było wstać właśnie z Kajem, żeby do tej kliniki przejść. Także jestem zła, bo znowu jestem niewyspana. No. W każdym razie teraz jesteśmy w trakcie konstruowania marzanny. Proszę, tu są nasze wczorajsze łowy, nasze wczorajsze badylki i zaraz będziemy konstruować marzannę. Kajcia tutaj sobie grzecznie siedzi. Ja tutaj grzecznie czekam, aż marzanna będzie gotowa. Jak będzie gotowa, to ją zabieramy nad rzekę i będziemy ją topić. O, jak sobie włączam. Tak wygląda nasza marzanna. Tak trochę tanecznym krokiem, ale robcio. No już, Misiu, już idziemy. Ja narysowałam pas. Już idziemy, Kaju. Tak, ma taki taneczny krok. Weź się złap tutaj. Pokaż. Tu. Nie widać. O. Złapać za szalik. Tak ją trzymaj. Tu za duch. No. O. Tak wygląda nasza marzanna i idziemy ją utopić, żeby przyniosła nam wiosnę. Robcie znalazł rycerza swojego wzrostu. No prawie. Zostaw, bo urwiesz. Poczekaj.
Tam, dam. Topimy Marzannę. Pożegnaj się z Marzanną. Daj buziaka. Nie dam buziaka. Daj buziaka. To jest pani Zima. To jest pani Zima. I teraz. Leć. Jesteś z tego topy? No. Leć pani Zimo do morza. Przynieś nam wiosnę. Utop się. Ja topię się. Leć do morza. To... chyba to jakieś 3 miesiące będę. Będzie koniec zimy. No jak to? Dzisiaj już jest koniec zimy. Już zimę utopiliśmy w rzece. Nadal widzimy tutaj zimę. Gdzie? Bo ja widzę, o zobacz. Wiosnę. Wiosnę. Jej, mamy wiosnę. Oficjalnie utopiliśmy. Pa, pa. See ya. See ya. Pa, pa. Widzisz tam? Płyń sobie. Tam jest zima. No chodź tu, nie podchodź tam. Nie podchodź tam, bo się poślizgniesz. Chodź. Robert, nie podchodź, bo będziesz razem z Marzanną. No, ja cię nie będę ratować, bo sobie buty pomoczę. A nie kochasz swojego dziecka? No bardzo kocham swoje dziecko. Ale nie chcę mieć mokrych nóg. No. To na pewno za jakieś 3 miesiące będzie koniec zimy. Bo to... A tutaj mamy teatr Szekspira, że tak powiem, z tyłu. Czyli... To nigdy nie pójdzie. Co nie pójdzie? No, to prawie w ogóle nie poszło. Pójdzie, pójdzie. Patrz, jak tu wrzucaliśmy koło nas, a zobacz, jak już odpłynęło. Płynie, płynie, zobaczysz. Znaczy, jest nie zobaczysz. Jest patyk tutaj. Po co ci patyk? No po co? O, ile tu już listków. Wiosna, proszę Państwa, wiosna. Oficjalnie pożegnaliśmy zimę. I czekamy teraz na wiosnę. Chodź tu, nie podchodź do wody. Chodź. Jest taki patyk. Właśnie wrzuciłeś stertę patyków. Co, chcesz Marzannę rzucać? Chcesz Marzannę przyłożyć? Patykiem? Przecież ona była taka radosna, taneczna i takim krokiem radosnym płynie teraz, płynie krokiem? Płynie sobie. Płynie Wisła, płynie po polskiej dolinie. Weź sobie wezmę, nie? Jak? Ale jej się kiecka zadarła. I tylko wysaje z nad wody kiecki kawałek. I trochę wody. No. Wiesz co by było śmieszne? Za rok to płynie od tam pod wody tutaj. I te kółka idzie po kraju. No ona przyjdzie pewnie z zimą chyba przypłynie. No ja nie wiem. No, i teraz na zimę płynie gdzieś sobie płynie. To jest tak daleko. Tutaj jest zimę, a zimę jest tam. No. Tak szybko przyjdzie wiosna. Teraz będziemy tylko czekać na słoneczko. Będziemy teraz czekać na słoneczko. O, a tu jest moje małe słoneczko. To na pewno będzie tydzień, gdyby poszło. Myślisz? No dobra, zobaczymy. Teraz lecimy coś kupić do jedzonka, na obiadek, zrobić obiadek. No uważaj, bo ty będziesz zaraz panem zimą. Chyba za jakieś 4 tydzień to będzie tak... 4 tydzień? No. Za 4 tygodnie. Tygodnie to będzie tak tam koło te czerwca. Ale to nigdy, prawie nigdy nie pójdzie. Gonimy ją. Jesteśmy szybciej. Chyba oknęła. Nie, nie, spoko. Tylko żeby łabędzie nie zżarły. W ogóle nigdy nie widzę. A tutaj nasz piękny park. Z drugiej strony, zupełnie z innej strony. Mama, statek. Statek. No, płynie sobie. To jest restauracja, wiesz? No. I sobie płynie. O, ktoś tam macha. No. Naszej Marzannie chyba twarz make-up spłynął. Dobra, chodź Misiu, bo mamy się baterię rozładowuję. Mamy tu, o patrz, ten płynie. Łabądek. No. I tam ile łabądków?
Ciekawe, czy nam nie zeżrą. Tam byle łabonki to umarła. Tam wygląda, jakby się ktoś utopił. Mam nadzieję, że nie. O, patrz, płyną wszystkie. Wszystkie płyną. No. Jak jeden stanie tutaj, my oczekamy. Ciekawe, czy ten, czy te marzanny podpłynął. Chyba nie, ale piękne ma skrzydła. Ciekawe, kara marzanna będzie tam koło celu. Koło kaplicy. Bo mało się ruszyło. Chyba jak no jak mało się ruszyło? No zobacz, jak zasuwa. Wrzuciliśmy. Nie, wrzuciliśmy tam wcześniej, przecież już przeszliśmy kawałek. No, idziemy. Teraz idziemy do Tesco. Papa, Marzanno. Papa, przynieś nam wiosnę. Chyba jej twarz się zmyła. No, rozmyła jej się twarz trochę. Nie, nadal nie. Miała słabe kosmetyki miała, wiesz? Ale nadal ma twarz. Nadal ma twarz, ale kosmetyki jej się zmyły. Miała słabiutkie. Słabiutkie. Patrz, przypłynęły te. O, będzie do nas. Boisz się? No bo oni... No, to się bój. Bój się, bój. Mama. Co? Cześć, łabędziu. Hello. Co tam, stary, słychać? Widzisz już wiosnę? Zima jest tylko tam. Co? Zima jest tylko tam. No. Dobra, idziemy, bo już 10% zostało tylko baterii i nam zaraz padnie. Telefon do wody. I wracamy z topienia marzanny. Trochę nam się zeszło, bo jeszcze doszliśmy do kilku okolicznych sklepów. Mamy godzinę. Którą godzinę? Mamy godzinę już za 27 i zaraz Wam pokażę, co mi to ciężko utargałam, przytargałam ze sklepu i szybko robię jedzenie, bo wszyscy umieramy z głodu, tylko Kajo zjadł. A my przytargaliśmy same dobroci. Słuchajcie, zobaczcie, jakie fajne lody. To jest mrożony koktajl truskawkowo-malinowo i czarna porzeczka, tak? Testkowe. Zobaczymy, czy dobre nie jadłam. Ale jadłam ich mrożone jogurty. I tu jest mrożony jogurt i też truskawkowo-malinowy i z czarną porzeczką. Fajne, nie? Jak zwykle moją sojową śmietankę. No i tutaj, zobaczcie, wykopałam coś takiego. I to jest już taki gotowy zielony koktajl ze szpinaku, mango, kiwi, jarmużu i to będziemy wszystko miksować. Ja przeważnie robię ze szpinaku, jarmużu i banana, no ale tu jest mango i kiwi, zobaczymy, takie gotowe się wrzuca, zalewa się mlekiem albo wodą kokosową, albo zwykłą wodą, albo jakimś sokiem i jest bardzo dobre. I jeszcze jedno tutaj takie tropikalne. I nawet nie spojrzałam, co zawiera, ale tak tu zobaczyłam na obrazku, że jest kokos, chyba też jakieś mango, kiwi, nie wiem, tropikalne to tropikalne, zobaczymy. I słuchajcie, dawno niejedzone krosanty z nadzieniem migdałowym, aż zaraz jednego chyba w szamie, bo jestem tak głodna, poza jakimś jak zwykle nic. Jajko, sojowe mleka, tutaj znalazłam, jeszcze tego nie próbowałam, jest jakiś milt. Idę, kochanie. Oczywiście moje mleczka, kaszki, kuskus akurat były na przecenie, także różne smaki kaszek, kuskus, mnóstwo takich tych biszkoptów, bebe, pamiętacie te biszkopciki? Ja jako dzieciak się nimi zajadałam, także były, to sobie kupiliśmy trochę piersi, taką jedną
chickenową, no, kurczakową żywkę, do milkshake'ów takie truskawkowe kardory zmiksowane z mlekiem pycha. I słuchajcie, i zeszliśmy w Tesco na światową taką półkę i tam mi się wydaje, że to greckie jest, a nawet na pewno, bo widziałam to w Grecji, baklawa. Zobaczymy, co to jest, czy to jest takie coś w sumie chyba w rodzaju hałwy, ale trochę inne. Ja pamiętam, że jak byliśmy w Grecji, to jedna z koleżanek właśnie to próbowała. Ja nie, bo ja nie jestem miłośnikiem hałwy, ale odkąd byłam w ciąży, strasznie mi się zachciało hałwy i powiem Wam, że nawet to lubię. I znalazłam taką hałwę z kakaem pokrytą czekoladą. Zobaczymy, czy to będzie dobre. Także o, to są nasze zakupy. Także o, to jest wszystko w porządku. Dopóki mama nade mną stoi, to ja wcale nie jęczę. To mi jest całkiem dobrze. Ale jak mama się oddali, to już jęczę. A mama musi rozpakować jeszcze te zakupy i musi zrobić obiad Robciowi i sobie. Sobie będzie robiła parowaną pierś. Pewnie jak zwykle z kuskus. Albo z tymi warzywami, z tą cykorią. Słuchajcie, dzisiaj się naczytałam mnóstwo dobrych rzeczy na temat cykorii, że jest dla właśnie dla osób, które się odchudzają, bo ma bardzo dużo mikroskładników, jest bardzo zdrowa, bardzo dobrze wpływa na układ pokarmowy, ma bardzo mało kalorii i myślę, że sobie sparuję jeszcze fasolkę szparagową i te moje chińskie dodatki, bo nie wiem, czy zdążę zrobić chińszczyznę, czy nie zdążę. To sobie wezmę kilka tej no, kukurydzy i tych listków. Uwielbiam te listki. No i fasolkę. A fasolkę mówię, szparagi. No, co to jest? Kiełki. No, a Robert sobie zażyczył tradycyjnie makaron. I do tego podsmażoną pierś kurczaka z pieczarkami w takim sosie pieczarkowym. Słuchajcie, ja lecę intensywnie działać, obiadować, przy okazji starać się, żeby Misio nie jęczał i zobaczę się z Wami potem, jak już zmajstruję jedzonko. Proszę bardzo, już zrobiłam dla Robcia. Tu jest makaron typu spaghetti i kurczak z pieczarkami w sosie pieczarkowym. Ja już się przeniosłem z maty na fotelik i coraz bardziej jestem zirytowany, że nikt nie zwraca na mnie uwagi. O, to jest właśnie ten kurczaczek Robcia z pieczarkami w sosie. A mi się robi tutaj, jak widzicie, kurczaczek, pierś kurczaka z pieczarkami. No i tutaj ten groszek, właściwie te łupinki od groszku, ta cykoria, fasolka szparagowa i tam no, jak ona ma kukurydza, taka baby kukurydza i do tego będę miała low fat kuskus marokański. Także o, a słuchajcie, w ogóle a propos cykorii, bo ja dzisiaj czytałam o cykorii, to była uważana za roślinę, która miała powiązanie z czarną magią, bo cykoria rośnie w miejscach, gdzie nie ma dostępu światła, w mroku i jest dlatego biała i ma bardzo dużo cennych składników i dlatego powiedzenie mieć cykora czy cykorię, zależy gdzie i w jakim rejonie, powstało właśnie z tych czasów, kiedy ludzie bali się cykorii, bo myśleli, że właśnie jest to przeklęte warzywo, które czarownice stosują, że powinno mi smakować. Podobno ma smak taki troszeczkę orzechowy, zobaczymy. Co prawda ja to posypałam przyprawą cacyki, bo ja bardzo lubię takie parowane warzywa posypane przyprawą cacyki, bardzo mi to smakuje. Tak, kochanie, już się to zajmuję. No więc zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie smakowała cykoria. To będzie moje pierwsze podejście do cykorii, tym bardziej cykorii zrobionej na parze. Także jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej. Witam Was z powrotem. Jest godzina 20...
cóż to. 23 po 20. Słuchajcie, nie udało mi się jeszcze zjeść obiadu. Właśnie się za niego zabieram. Robcio już dawno zjadł, ale mały zaczął mi w trakcie jęczeć. No i faktycznie to było już godzina 20, więc mówię, aha, to już twój czas, robaczku. Przybrałam go w piżamkę, podkarmiłam jeszcze i już śpi, więc ja przyszłam sobie zszamać. Słuchajcie, tak wygląda mój obiadek. Tak wygląda. Tu jest ta moja kaszka kuskus, te groszki, fasolka szparagowa. No zresztą Wam mówiłam już wtedy, co to jest, nie? I tu jest ta cykoria i moja pierś z pieczarkami. Oczywiście do tego będzie polane to moją sojową śmietanką i tymi płatkami drożdżowymi. Słuchajcie, one są tak dobre, że normalnie mogę je jeść i jeść i jeść i jeść. I powiem Wam, że będę musiała sobie dokupić następną puszkę. Płatki drożdżowe, no płatki drożdżowe, Matko Boska, co to jest? Myślałam, że to może będzie podobne w smaku do drożdży. Ale nie. To jest takie, ma smak takie, taki serowy, serowy, fajny smak. Także słuchajcie, próba generalna. Aha, to wszystko jeszcze posypałam sobie hempsami, żeby było zdrowo, bo na śniadanie jadłam tylko jajecznicę. Standardowo, bo jak jest Robert w domu, to on ciągle chce tą jajecznicę szamać. Więc jajecznicę jadłam. Uwaga, mamy cykorię. Jest strasznie gorzka. Smakuje naprawdę jak te skórki takie od grejpfrut. Jakby się pestkę od grejpfruta przegryzło. No, gorzkie jest takie. Gorzkie. Dziwne. Nie spodziewałam się, bo to wygląda tak sałatowo. No nie wiem, no. Wszystko dla zdrowności. Myślę, że jak poleję to swoją śmietanką i tymi płatkami drożdżowymi, to będzie dobre. Znaczy nie jest złe, tylko jest takie gorzkie. No, na pewno nie spodziewałam się takiego gorzkiego smaku. Na pewno nie spodziewałam się aż tak gorzkiego smaku po takim zielonokopytnym stworzeniu. Dobra, ja nadrabiam zaległości YouTube'owe i sobie zjem, bo jestem już strasznie głodna od rana. No więc witajcie znowu. Tym razem obiecuję, że po raz ostatni. No więc tak, jest godzina 21:01. Tak. I ja już jestem po moim obiadku, było dobre, aczkolwiek nie dałam rady zjeść tej cykorii, zjadłam kilka kawałków tak na siłę, jest niedobre, no jak zepsuta kapusta, no jest gorzki, jest strasznie gorzki, jakoś nie komponowało mi się z całym moim zestawem dzisiejszym. Więc dołożyłam sobie buraczki, tak. Więc całą tą kapustę wywaliłam, nie idzie mi ta cykoria, muszę, jeszcze mam jeden łepek tej cykorii, więc muszę popatrzeć, co ciekawego z niej można zrobić. Wiedz, ciekawego, zdążyłam sobie zjeść i już wszystko ogarnąć. Jak widzicie, kuchnia błyszczy. Kuchnia błyszczy, o tu leży ta chałwa i bakława, czy jaki tam na imię, i stwierdziłam, że będę tak sama kombinować i próbować. Jutro Wam zrobię test na żywo, co to jest, z czym się, jak i po co je i jak smakuje greckie przysmaki. Także o, a w tej chwili właśnie skończyłam sprzątać. Byłam w moim ulubionym, słuchajcie, ja w tym kubku się po prostu zakochałam. Nie wiem, czy sobie nie pójdę, nie kupię, bo tylko funta kosztuje, czy nie pójdę i nie kupię sobie drugiego na zmianę, w razie jakby nie nadążył się umyć, czy był w zmywarce, czy cokolwiek. W każdym razie zrobiłam sobie moją przepyszną białą herbatę. Białą, co
jasną białą. Białą też mam, ale to nie ta. Zieloną herbatę o smaku truskawkowym Kusmiti. Słuchajcie, herbata jest rewelacyjna. Jeżeli macie gdzieś pod ręką Kusmiti herbaty, to polecam. Są świetne. Po prostu jeden z lepszych herbat, jakie próbowałam. A do tego nadrobiłam trochę YouTube'a, ale nie za wiele, widzę, że nazbierało mi się trochę komentarzy, muszę Wam poodpisywać. Nie to, że, słuchajcie, nie to, że ja Was olewam, absolutnie ja się cieszę z każdego Waszego komentarza, z każdej Waszej reakcji na moje tutaj wypociny, ale czasami po prostu w biegu nie ma czasu. I teraz właśnie sobie siądę i ponadrabiam i Wam poodpisuję. Ponadrabiam też filmiki zaległe i co? I spróbujemy tych lodów. One mają, słuchajcie, tylko 62 kalorie, więc nie jest dużo. Teraz sprawdzimy, jak one wyglądają. Taram, 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 taram. Pyskowe lody dla ochłody. Tu folię całkiem zarwiemy. I proszę Państwa, proszę Państwa. Bardzo czuć tą czarną porzeczkę. Więc jeżeli ktoś nie jest fanem czarnej porzeczki, to ja czarną porzeczkę lubię, ale lubię, wiecie co, taką z krzaczka, niekoniecznie taką przysworu z jej. Ale nie jest złe. Powiem Wam, że całkiem nawet takie fajne, żeby sobie tak uprzyjemnić. Chwila. Nie jest absolutnie słodkie, jest bardziej kwaskowate. Wiecie co, smakuje jak jogurt chyba z Activi, taki kwaskowaty, on chyba jest z malinami, czy jakiś, czy z granatem. Gorąca herbatka i zimne lody, mój ulubiony zestaw. No, słuchajcie, i tak nam minął pierwszy dzień wiosny. Od jutra ja czekam na słoneczko. Jutro ma być słońce, bo żeśmy sama widziałyście, jak zaklinały tą zimę dzisiaj, marzannę. Także nie ma bata, musi być od jutra wiosna. I będę się z Wami, kochane, żegnać. No, a naprawdę bym chciała dzisiaj pójść spać przed 12, bo co? Bo ja już coraz gorzej ze mną, coraz bardziej jestem zmęczona. Rano po prostu jestem nieprzytomna. No i przydałoby się wyspać trochę. Naprawdę przydałoby się wyspać. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało w końcu położyć się spać jak człek. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli marzanna Wam się podobała i nasze zaklinanie wiosny, kciuk do góry i co? I do zobaczenia, robaczki moje kochane, jutro w kolejnym vlogu. Buziaczki!